Cześć. Dzisiaj zajmiemy się czasownikiem być. Czasownik być, czyli po angielsku to be. Jak to Shakespeare mówił, to be or not to be, that is a question. Czyli zajmujemy się dzisiaj czasownikiem być. Poznaliście już wcześniej osoby, a jeżeli nie poznaliście osób jeszcze, to zapraszam do innych filmików, ale myślę, że damy radę się nauczyć razem z odmianą czasownika być. Czyli robimy zdanie twierdzące. Dajemy osoby. I, you, he, she, it, we, you, they. Dla przypomnienia. I, ja. You, ty. He, on, she. Ona, it, to albo ono, we, my, you, wy, they, oni. To przejdźmy teraz, jak tworzyć zdania z czasownikiem być, na przykład ja jestem. Myślę, że każdy z Polaków, przynajmniej z dorosłych Polaków, zna film Marka Konrada, gdzie Mark Konrad występował w Dzień Świra, gdzie była odmiana czasownika to be. To and to be. I am. I am. No wiem, I am. You are. You are. He is. She is. It is. We are. You are. I they are. You are... No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja? Mnie stresujesz. Jak widzicie, mamy w sumie trzy, można powiedzieć, odmiany. M, is i o. Wystarczy też zapamiętać, że zawsze he, she, it musi gdzieś mieć is. To się też tyczy całej gramatyki. No i mamy are. Jedynym wyjątkiem jest I am. Ale jak to było w filmie, I am. I co to znaczy I am? Ja jestem. I am. You are. Ty jesteś. He is. On jest. She is. Ona jest. It is. Najczęściej będziemy używali to jako to jest. We are. My jesteśmy. You are. Wy jesteście. I zauważcie, że you are. Ty jesteś jest to samo, co you are. Wy jesteście. No tak jest angielski. I ostatnie, they are, czyli oni są. No to powtórzmy sobie. I am. Ja jestem. You are. Ty jesteś. He is. On jest. She is. Ona jest. It is. It is. To jest. We are. My jesteśmy. You are, wy jesteście i they are, oni są. Jeszcze raz po angielsku. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Jak już mamy teorię, to teraz nauczymy się trochę też słówek nowych, żebyście mogli już to wykorzystywać. Przygotowałem dla Was takie słówka związane na przykład z cechą charakteru. I mamy ambitious. Jak myślicie, co to będzie oznaczało? Ambitny. Sad. Smutny. Kind. Uprzejmy. Miły. Pretty. Na pewno znacie film Pretty Woman. Must have been good, but I love.
czyli piękny, ładny. Zresztą pretty woman, piękna kobieta, tak? No i mamy old, stary. No i teraz jak już nauczyliśmy się troszeczkę, albo pamiętamy, jak odmienić te czasowniki, to jak powiedzieć, ja jestem ambitny? Skoro mamy ja jestem, to jest jak? I am. Super. No to zobaczcie, dodajemy tylko słowo ambitny, czyli I am ambitious. I am ambitious. Jestem ambitny. Jak powiedzieć ty jesteś smutny? Ty jesteś smutny. Pamiętacie, jak jest ty jesteś? You are. You are sad. You are sad. Ty jesteś smutny. Jak powiedzieć on jest uprzejmy, miły, czyli kind? Czy pamięta, jak jest on jest? He is. He is kind. On jest miły. No jak powiedzieć ona jest piękna? Ona jest, czyli she is. She is pretty. She is pretty. Ona jest piękna. No i jak powiedzieć my jesteśmy starzy? My jesteśmy. We are. We are old. Tak? To powtórzmy jeszcze raz. I am ambitious. Jestem ambitny. You are sad. Jesteś smutny. He is kind. On jest miły. She is pretty. Ona jest ładna, piękna. We are old. My jesteśmy starzy. I teraz na zakończenie chciałbym, żebyście już mi powiedzieli z pamięci, jak pamiętacie, jak na przykład powiedzieć ona jest ambitna. She is ambitious. Super. Jak powiedzieć ja jestem smutny? I am sad. Super. A jak powiedzieć ty jesteś stary? You are old. I jak powiedzieć on jest uprzejmy? He is kind.